A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mateusza 24:13. Znamy historię starotestamentowego ludu Bożego, jako pełen wiary wyszedł z Egiptu. Jak przeżył wiele cudów i wolno mu było poznać Boga. Wiemy też, jak mężowie jego złożyli broń przed granicami ziemi kananejskiej. Zamiast tego, żeby ufać obietnicom Boga i liczyć na Niego, jak uczynili to Jozue i Kaleb, tamci wyrzekli się chwalebnej nadziei. Pewien człowiek powiedział mi wczoraj: większość statków rozbija się przeważnie tuż przy brzegu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wytrwali do końca. A to oznacza wytrwanie posłusznych dzieci w wierze, w Jego miłości i Jego cierpliwości. Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. 1 Piotra 1:13. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Rzymian 11:22. Oni zostali odłamani z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Rzymian 11, 20-21. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Rzymian 11:23. Jakże konieczne jest więc, abyśmy nie oglądali się na okoliczności i warunki, nie patrzyli na siebie samych, ani na nic, co widzialne, ale tylko na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Hebrajczyków 12:2. A gdybyś sam siebie uznał za niewierzącego, albo za tego, który odszedł od wiary w obietnicę, to przyjdź, a będziesz mógł przeżyć tę wielką rzecz obiecaną ludowi Izraela. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Rzymian 11:23.